Radio Plus. Ludzkim głosem. Patrycja Michońska, Ludzkim głosem. Teraz będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o czytaniu Biblii. Ksiądz Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej i ksiądz Piotr Góra, sekretarz biskupa bielsko-żywieckiego, inicjator akcji Luknij do Pisma, są naszymi gośćmi. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Wczoraj mieliśmy narodowe czytanie Pisma Świętego, rozpoczął się tydzień biblijny. Wiele osób mówi, że z tym czytaniem Biblii ma problem. Nie rozumie, nie potrafi się zebrać. To nie to, co jakiś kryminał albo powieść dla kobiet. Oczywiście, ja tych ludzi rozumiem, bo sam mam nieraz z tym problem, ale Biblia, to trzeba sobie powiedzieć, nie jest książką, którą się czyta tak jak inne. Nie można czytać Biblii tak, jak się czyta na przykład literaturę piękną, czy książki zawierające jakieś informacje popularno-naukowe. Biblia to jest księga, którą, przy której czytając nie pytamy, co autor miał na myśli, ale co Pan Bóg nam tu i teraz mówi. Biblia to jest żywe słowo Boga i myślę, że trzeba takie założenie przyjąć właśnie, zanim się otworzy Biblię. Trzeba też wiedzieć, że nie jesteśmy sami w tym czytaniu Biblii, że są komentarze, są pomoce, z których można korzystać. Biblię czytamy w kościele, także mamy cały szereg różnych pomocy, które nam to ułatwiają. To niebezpieczeństwo takich wywiadów we trzy osoby jest takie, że ktoś może mieć inne zdanie, więc tak uważam, zależy, gdzie do Biblii sięgniemy, bo ona czasami jest jak kryminał, a czasami jest jak jakiś dobry harlekin, ale w tym pozytywnym znaczeniu, bo przecież mamy Księgę Jozuego, którą ostatnio czytałem. Ile tam się dzieje, ile tam jest wydarzeń, ile tam jest takich zwrotów akcji, ale mamy też piękne psalmy i mamy piękną księgę o miłości, księgę pieśni nad pieśniami. No to się czyta dla tych ludzi, którzy kochają poezję, no fenomenalnie. Najczęściej jednak mamy kontakt z Pismem Świętym w czasie niedzielnej liturgii i problem polega na tym, że my tutaj nie czujemy ciągłości. Oczywiście znamy historię życia Pana Jezusa, znamy trochę dziejów apostolskich, ale to jest takie tu fragment, tu fragment, tu fragment. Gdybyśmy rzeczywiście na przykład śledzili czytania w czasie mszy świętej codziennie, no to widzimy, w poniedziałek coś się dzieje, we wtorek coś się dzieje, w środę mamy jakby rozwój fabuły, nawet można powiedzieć. A jak mamy kontakt z Pismem Świętym rzadko, no to jest zawsze takie wyrywkowe. No nawet gdybyśmy tak czytali codziennie, nie ma Pani rację, bo potem przychodzi jakieś wspomnienie, czy uroczystość, czy święto i też nam tą fabułę rozrywa, nawet jak już czytamy w ten sposób tak zwane lekcjo continua. No ale tak, takie pierwsze odczucie, jak Pani zadała pytanie, mam takie, że Pisma Świętego się trzeba naczytać. Trzeba się go naczytać wcześniej i potem próbujemy, staramy się umiejscowić siebie w tej fabule, którą słyszymy co niedzielę, co każdą mszę, nawet w tygodniu. I uważam, że taką osobą odpowiadającą za fabułę jest właśnie Duch Święty. Jak on nam towarzyszy, to potrafimy sobie to Pismo Święte jakoś tak zoomować, tak jakoś wziąć w punkt w nasze życie i się w nim odnaleźć, nawet jak czytamy tak właśnie w sposób rozrzucony. Nawet Pan Jezus przecież, jak przyszedł do Nazaretu, to rozwinął księgę, przeczytał fragment, potem się cofnął, znowu przeczytał, czyli też korzystał z takiego sposobu troszkę tu, troszkę tam. Ja bym jeszcze dodał, że przede wszystkim trzeba słuchać tego Słowa Bożego na mszy świętej. Bardzo często się wtedy wyłączamy. Ja zauważam, że jak ktoś przychodzi do kościoła, staje gdzieś tam pod filarem, jak się zaczynają czytania, wtedy rusza do ławki, bo wtedy można przeszkadzać. Ludzie ruszają do spowiedzi, wtedy, jak jest w czasie mszy świętej, bo uważają, że jak są czytania, no to wtedy jest czas na to, żeby jakieś ruchy wykonywać, inne. A pytanie właśnie, czy słuchamy, nie? To jest chyba zasadnicza rzecz. I jeszcze mam taką podpowiedź dla radiosłuchaczy. Ciekawym sposobem jest notowanie sobie tego, co usłyszałem. Czegokolwiek. Jestem w niedzielę na Eucharystii, wracam do domu, mam swój tam jakiś pamiętniczek czy dziennik duchowy i zapisuję coś. Skąd to się bierze? Tutaj w kurii odprawialiśmy sobie mszę świętą, czy odprawiamy, i kiedyś padliśmy na pomysł mówienia krótkich homilii. Dopóki nie mówiliśmy tych homilii takich kilkuzdaniowych, no to tak nawet trudno było powiedzieć, o czym ta liturgia słowa była, mimo że kolega ją czytał przed chwilą. A kiedy zaczęliśmy przygotowywać sobie te krótkie zdania albo notować coś po fakcie, bo a nuż się przyda do jakiegoś następnego kazania, to słowo zostaje.
Ja słyszałam też, że możemy mieć problem właśnie na przykład z niedzielą Ewangelią, bo jesteśmy już osłuchani. No i znowu słyszymy ten sam fragment, więc gdzieś tam się wyłączamy, albo znowu słyszymy ten sam fragment Starego Testamentu, albo jakiegoś listu, i ponieważ mamy gdzieś już zakodowane te słowa, te zdania, te cytaty, no to ponieważ my to już znamy, to się nie skupiamy na tym, co jest czytane. To prawda, to nie jest łatwe. Każdy kaznodzieja, który wychodzi do kazania o synu marnotrawnym albo do przypowieści o siewcy, to przeżywa te same myśli, ale jednak życie w każdym roku, za każdym razem, kiedy słyszymy Ewangelię, stawia nas w innym kontekście. Mamy inne przeżycia takie z domu, mamy inne doświadczenie z pracy, i ta Ewangelia bardzo często, mimo że się wydaje taka osłuchana, no to nagle otwiera takie odczucia, takie wspomnienia czy takie perspektywy, których się nie spodziewaliśmy. Poza tym Słowo Boże jest żywe. Pisze autor listu do Hebrajczyków, że jest słowem żywym. I za każdym razem, nawet jeżeli otwieramy tą samą stronę, ten sam rozdział, przemówi do nas w inny sposób. Ksiądz Wąs kiedyś to mówił, że nawet jak strona Biblii jest upalcowana, bo to jest nasz ulubiony fragment, i poniszczona strona cała tłusta, już taka zniszczona, to możemy to setny, czy 101, 102 raz otworzyć, a Pan Bóg zawsze do nas na nowo przemówi. I ja tego doświadczam na przykład. To takie rzeczywiście działa. Jeśli ksiądz Marek używa analogii, bo jest tego znane, że w swoich kazaniach często używa różnych obrazów, to ja się pokuszę. Z tym czytaniem tych samych fragmentów Biblii jest tak jak z zakochanymi. No niech jakiś zakochany stanie wobec swojej tam narzeczonej czy już małżonki i powie: a już słyszałem to, jak mi mówisz, kocham cię. To już to znam, to weź już wymyśl coś nowego. Więc to działa tak samo z Piszem Świętym. Pan Bóg przez te różne wersety coś mówi, no i tylko jest miłość, to będzie coś nowego. Nie ma miłości, no to trzeba prosić Ducha Świętego. A jak księża sądzą, skąd bierze się ta trudność z sięgnięciem po Pismo Święte? Przede wszystkim pierwsza trudność polega na tym, że my w ogóle nie czytamy. To nasz biskup też zwrócił na to uwagę, że czytelnictwo w Polsce leży. To jest taka zasadnicza rzecz. Żeby czytać Pismo Święte, trzeba w ogóle czytać. Ksiądz Wojtek Węgrzyniak mówi: nie mamy problemu z czytaniem, tylko mamy problem z otwieraniem Pisma Świętego. Jak już ktoś otworzy, to już będzie czytać. Więc mało ćwiczymy. Brak czasu, mnóstwo jest rzeczy, które nam kradną czas. Ja doświadczam tego, że jak chcę, to jest ciekawe, chcę się przeczytać Pismo Święte, to w tym momencie ktoś zadzwoni, coś w internecie się znajdzie, jakaś rzecz odwróci uwagę i już jakiś zajączek, człowiek za tym poleci i koniec, nie? I potem już trzeba iść spać, bo jest późno. Gdyby każdy zrobił sobie takie doświadczenie i sprawdził, ile słucha i szuka w internecie filmów motywacyjnych, i po prostu to przełożył na Pismo Święte. Za każdym razem, jak szukam czegoś motywującego w internecie, zamiast za to albo dodatkowo sięgnąć też do Pisma Świętego, na chybił trafił. No i może by to połączyć, te nasze pragnienia wzmocnienia się. A czemu ksiądz porównuje Pismo Święte do filmów motywacyjnych? Mam taki etap w życiu, że tak to traktuję, że Pismo Święte jest dla mnie teraz takim ogromnym motywatorem. W czasie rekolekcji w seminarium taki mądry kaznodzieja, już starszy, powiedział, że no, to przeżywanie kapłaństwa czy w ogóle wiary jest związane z wiekiem. Że na początku to człowiek jest taki, prawda, teraz dokładnie nie przytoczę jego analogii, ale im jest starszy, tym ma większe zaufanie do Pana Boga, większy dystans do siebie, już nie jest taki hardy, już nie jest taki, i więcej potrafi się modlić, im ktoś jest starszy. Ja też tak uważam, że się starzeję i przechodzę powolutku z tej motywacji do głębi modlitwy. Ja też mogę powiedzieć, że Pismo Święte odkryłem dopiero w kapłaństwie. W seminarium, wiadomo, no, gdzieś tam było, ale życie powiedziało mi, że bez tego się po prostu nie da, że my się rozłożymy, nie? Same struktury nie chronią człowieka, one są bardzo ważne, ale one nie zastąpią żywej relacji z Bogiem, a Pismo Święte daje właśnie żywą relację z Jezusem. Czy trzeba mieć w domu papierową wersję Pisma Świętego? Trzeba mieć, i ja osobiście jako ksiądz uważam, że trzeba mieć wiele wersji, nie jedną. No bo jako ksiądz mam też brata, brat ma bratanków. Jakbym do tych bratanków poszedł i próbował z nimi porozmawiać w oparciu o Biblię Tysiąclecia, wydanie piąte, oni mają teraz 3 i 4 latka, no to będzie mi ciężko, to im też, ale mi bardziej. Więc mam też w domu inne wersje. Biblia w obrazkach, ja to pamiętam ze swojego dzieciństwa. Ta taka Biblia, gdzie na końcu czytania były te 2-3 pytania, na tym się wychowałem.
No i ostatnio mam też taką Biblię w komiksie. No ja jestem, tak mówiliśmy o tych motywacyjnych elementach w Piśmie Świętym, ale też uważam, że ten mały chłopak gdzieś tam patrzy na tych bohaterów, że oni robili coś super, oni zmieniali świat. Zresztą jest ta piękna ekranizacja The Bible i tam Jezus podchodzi do Piotra, robią ten połów ryb i pyta się, no Piotrze, czy pójdziesz za mną? A Piotr się pyta, no ale po co? A Pan Jezus mówi, no będziemy zmieniać świat. To uważam, że te różne wersje Pisma Świętego, te z obrazkami, te takie w komiksie, pomagają pokazać to, co Pan Bóg do nas mówi, a za czym my też tęsknimy. Ale rozumiem, że po prostu dopasowujemy to do wieku. No dorosły nie ma obowiązku kupowania Pisma Świętego w obrazkach albo w komiksie, szczególnie jeśli nie przepada za komiksami. Zgadzam się, ale jak przygotowywaliśmy się do czytania Pisma Świętego i braliśmy tą taką piękną Biblię Tysiąclecia, wydanie piąte w tym formacie A3, to ksiądz Marek zaczął od obrazków. Bo byłem zmuszony przez realizatora, bo chciał pokazać taką scenę akurat. Ale jeszcze dodam, że akurat tu jesteśmy online przy moim biurku i leży Pismo Święte i ono stale leży w widocznym miejscu. I to, że ta Biblia jest w formie takiej książkowej na widocznym miejscu, sprawia, że my po nią sięgamy. Jedna z katechetek opowiadała, że przypadkowo po lekcji gdzieś zapomniała na stole pokoju nauczycielskim Biblię. No i chciałem potem zabrać. Okazało się, że ktoś siadł przy tym stole i zaczął czytać. I już tam ją zostawiła. Po prostu ta Biblia wtedy zachęca, kusi wręcz, żeby ją otworzyć. W Radio Plus dzisiaj wieczorem rozmawiamy o czytaniu Pisma Świętego. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Radio Plus. Ludzkim głosem. Radio Plus. Ludzkim głosem. Patrycja Michońska, Ludzkim Głosem. Dzisiaj rozmawiamy o tygodniu biblijnym, o czytaniu Pisma Świętego, jak się do tego zabrać, czy trzeba mieć papierową wersję Biblii w domu. Ksiądz Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej i ksiądz Piotr Góra, sekretarz biskupa bielsko-żywieckiego, inicjator akcji Luknij do Pisma, są naszymi gośćmi. Po co nam tydzień biblijny? Tydzień biblijny jest taką okazją, że Pismo Święte, problematyka biblijna i w ogóle sprawa naszego czytania Pisma Świętego ma szansę się przebić. Bo to jest temat, który nie ma takiej siły przebicia jak sprawy pilne, sprawy takie nagłe, których życie nam dostarcza w obfitości, zwłaszcza w ostatnim czasie. I dlatego dobrze są takie tygodnie, bo ten temat może wybrzmieć. Jak dobrze przeżyć? No przede wszystkim ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś chciał przeżyć tydzień biblijny bez Biblii, bez Pisma Świętego. Więc pewnie trzeba by odnaleźć Biblię w domu. Pokaż mi swoją Biblię, powiem ci, jakim jesteś chrześcijaninem. I to nie chodzi o to, żeby ta Biblia była czysta, może jeszcze nie odfoliowana, ale im bardziej zniszczona, tym lepiej. No, nasza inicjatywa Luknij do Pisma właśnie powstała po to, żeby pomóc ludziom w przeżyciu tego tygodnia. Mamy pomysłodawcę, więc może ksiądz Piotr by powiedział, skąd ten pomysł w ogóle? W tym roku, jak ksiądz biskup Roman robił wprowadzenie do tego tygodnia, a chyba robił go po raz tam kolejny, odkąd jest księdzem biskupem, postawił taki akcent na czytanie Biblii razem. To było dla mnie bardzo odkrywcze, czy jest dla mnie odkrywcze w tym roku. I też jakoś przygotowywaliśmy się do tego materiału i oglądaliśmy na YouTubie księdza Węgrzyniaka. I ksiądz Węgrzyniak tam mówił różne wskazówki, jak się zabrać do czytania Pisma Świętego. No i użył takiego słowa, no weź luknij sobie. No i stąd powstała nazwa, luknij do Pisma. To czytanie wspólnotowe staramy się jakoś realizować przez ten maraton, który był tak zwane czwarte narodowe czytanie Pisma Świętego, Ewangelii Świętego Mateusza. Mieliśmy to w Hałcnowie. W tygodniu biblijnym no, dzieją się cuda. Ostatnio z księżmi też po kawie wzięliśmy Pismo Święte i tą metodą chybił trafił. Każdy dostał fragment i potem, co ważne, razem go rozważyć, bo czasami samemu trudno jest wydobyć sens albo jakoś poszukać prawdziwego sensu, nie pozostać tylko na tym swoim pierwszym wrażeniu. No to było bardzo ciekawe. To każdemu polecam. W towarzystwie 2-3 osoby luknąć do Pisma, przeczytać fragment i jak Kościół, a Kościół to wspólnota, pomoże mi ten fragment, powiem może nieładnie, strawić.
Myślę, że ważne jest, żeby nie poprzestać na tym tygodniu. Ten tydzień ma nas zachęcić do tego, żeby już się zaprzyjaźnić tak na dobre z Pismem Świętym. Teraz przeżywamy taki trudny czas. Czas epidemii, izolacji, rzadszego albo zupełnie w innej formie uczestnictwa we mszy świętej czy w liturgii. Czy w Piśmie Świętym można znaleźć coś, co nas wzmocni w tym czasie? A jeśli tak, to gdzie szukać? Czy na Hebił trafił, jak ksiądz przed chwilą wspomniał, i próbować interpretować te fragmenty Pisma na bieżąco? O, już widzę, co się szykuje. Czy czytać systematycznie? Właśnie, czy czytać systematycznie, i jakaś księga da nam szczególnie dużo siły czy nadziei? No właśnie, na Hebił trafił. Ksiądz Marek pomyślił o jakiejś księdze, która daje siłę i nadzieję, a ja powiem, co na Hebił trafił, mi się otwarło. Tak. To ja pierwszy. Ten, kto postępuje sprawiedliwie, kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto się wzbrania dłoni przed wzięciem podarku, kto zamyka uszy, bo o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć, ten będzie mieszkał na wysokościach. No to doskonały przepis, jak podejść teraz do świata mediów, do plotek, fake newsów. Ja myślę, że zawsze jak otworzymy Pismo Święte, w tym świadectwie takim motywującym do korzystania, do czytania Biblii, do życia Słowem, które tam z okazji tego tygodnia też miałem okazję dać, właśnie powiedziałem, że nieraz jest może nawet trudniejszy fragment. I kiedyś miałem taką przygodę, może tu opowiem. Dzień strasznie trudny, nic mi się nie udawało i wieczorem taki byłem już przybity, otworzyłem Pismo Święte, na Hebił trafił i jeszcze taki fragment jakiegoś psalmu złorzeczącego, że tam Pan Bóg ześle karę na wrogów, że ich życie zrujnuje, w ruiny czy obróci. Pomyślałem sobie, Panie Boże, po takim ciężkim dniu jeszcze takie słowo, ale potem sobie pomyślałem tak, mój Boże, przecież jakie ty masz założenie, Pan Bóg cię kocha, On tego nie może chcieć dla ciebie, to nie są słowa skierowane do ciebie, przeciwko tobie. I taki mi taka myśl, że jak tata ma syna, nie? I ten syn coś tam przeskrobi, i ten tata mówi, chyba cię zabije. No to nikt nie myśli, że on to poważnie chce zrobić. To jest wiadomo, że to jest przenośnia, to jest tylko takie powiedzenie. My, czytając Pismo Święte, nawet w tych trudnych momentach, powinniśmy mieć założenie, że Bóg nas kocha no, nieskończoną miłością, że jest najlepszym ojcem. I ja sobie wtedy pomyślałem tak, że doszedłem do tego na końcu tej medytacji, że Pan Bóg przecież mnie kocha. I że to, że ja tak w pierwszym momencie to pismo odniosłem przeciwko sobie, to słowo, świadczy o tym, że muszę odczyścić swój obraz Pana Boga. I na końcu tej medytacji odkryłem, że Bóg jest jednak miłością i z tym poszedłem spać, z takim przekonaniem. Ja bym tylko dodał tak, każdy z nas ma takie fragmenty, takie słowa pisma, które go rzeczywiście wzmacniają. Ja mam na przykład z listu pierwszego listu świętego Piotra, to co było teraz czytane ostatnio w liturgii, w dniu świętego Marka, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego, bo Jemu zależy na was. To jest tak odciążające, dodaje tyle sił, albo na przykład psalm, powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. I nasz pomysł, luknij do Pisma, również tam jest taka prośba skierowana do korzystających z mediów społecznościowych, żeby każdy odnalazł, czy przypomniał sobie swój ulubiony fragment Pisma Świętego, zrobił zdjęcie korespondujące z tym fragmentem i przesłał. I chcemy zrobić taki zbiór fragmentów. Ja sobie tak myślę, jeżeli jeden fragment Pisma Świętego kogoś uchronił przed poddaniem się w życiu, przed załamaniem, przed może nawet rozpaczą, to jak zbierzemy te fragmenty razem w takim zbiorku, ludzie będą podsyłać te fragmenty swoje ulubione, które im dają siłę, to będzie taki zbiór wzmacniający, że jak ktoś ma handrę, przeczyta, to nie ma siły, że to będzie taka bomba, która doda odwagi, doda zmotywuje, jak to ksiądz Piotr powiedział. Ciekawy fragment, taki dla mnie od wielu lat, to psalm 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie, wiesz, kiedy wstaję i chodzę i z daleka dostrzegasz moje myśli, moje słowa, zanim powstały na moim języku. Doskonały psalm, zachęcam, można go wziąć jako modlitwę, ale też ostatnie taka myśl, Pismo Święte troszkę nas układa jako ludzi, układa naszą rzeczywistość.
można się poukładać, jak się odpowiednio wcześniej te plany poczyta, plany Pana Boga, czy te jego propozycje na to, jak to powinno być, no to wtedy Pismo Święte pozwala mi się nie rozsypać, pozwala mi podjąć odpowiedniejsze decyzje, wybrać między tym dobrem, a dobrem lepszym. A na przykład Bóg mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. Ja sobie uświadamiam, kiedy modlę się jakieś takie błahostki nieraz, a Pan Bóg może dokonać rzeczy, których my się nawet w ogóle nie spodziewamy, w jakich nawet najpiękniejszych snach. I przychodzi taki obraz Pana Boga, jak właśnie pyta się tam przed wskrzeszeniem Łazarza. Wierzysz w to? Wierzysz w to, księdze Marku? Muszę powiedzieć, że przygotowując te materiały, mieliśmy, gdyby nagrać nasze dyskusje przedtem, one byłyby o wiele ciekawsze nawet niż te filmy. I staraliśmy się jakby wydobyć z siebie to, czy my naprawdę w to wierzymy. Nawet żebyśmy nieraz się tak tutaj kłócili, żeby dociskali się nawzajem, bo kolega mi mówi, ty mówisz obrazami, mówisz obok, a powiedz, czym jest dla ciebie Pismo Święte, kim jest dla ciebie Pan Bóg? No i okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe, żeby mówić osobiście, bez uciekania do przykładów, do jakichś porównań, kim jest dla mnie Pan Bóg, czym jest dla mnie Słowo Boże. I wydaje mi się, że na tym to polega, żebyśmy wymagali od siebie, czy widząc kogoś, kto wierzy, to dobrze jest go tak docisnąć, dlaczego wierzysz, bo tak wydobyć tą esencję, takie mocne świadectwo. Tak młodzieży mówiłem, jak jeszcze uczyłem w szkole, to jest taki ogromny, tłusty SMS od Pana Boga. Jak wierzysz, że to On za nim stoi, On go napisał, to jak wierzysz, no to czytaj. Jak modlić się Pismem Świętym? Myślę, że tu przychodzi z pomocą stara, sprawdzona metoda lectio divina. Czyli lectio czytać, potem meditacja zrozumieć, kontemplacja kontemplować i oracją modlić się. Czytam ze zrozumieniem, małymi fragmentami, patrzę też na to, jak reaguję na to słowo, co mnie w tym słowie podnosi, co mi pozwala rozwinąć skrzydła, a co mnie denerwuje, co mnie kuje. I nad tymi momentami się zatrzymuję. Potem staram się to rozważyć i pytam właśnie nie, co autor miał na myśli ileś set lat czy tysięcy lat temu, tylko co dzisiaj Pan Bóg mi przez to słowo mówi w mojej konkretnej sytuacji. Na przykład mam problem, czytam o Dawidzie, walce Dawida z Goliatem. Pytanie, co jest tym moim Goliatem tu i teraz, dzisiaj? Jaki lęk? Jaka sytuacja? Ale mogę sobie to interpretować tak, żeby mi było najwygodniej, prawda? A właśnie, to ja się modlę do Ducha Świętego, proszę, żeby mi dał światło. Poza tym czytam Pismo Święte jednak w kościele, więc jakieś takie egzotyczne interpretacje odrzucam. Ale jeżeli mam problem jakiś poważny, i z tym chodzę, to dla mnie Goliatem jest ten mój problem. I teraz pytanie, jak Dawid pokonał Goliata? Czym? Nie zbroją, bo nie wziął zbroi od Saula, nie chciał wchodzić w cudzą zbroję, bo się w tym źle czuł. Pokonał prostymi kamykami z rzeki. Co jest tym moim Goliatem? Ja to mam na przykład przy sobie kamyczek, który mam zawsze przy łóżku. Kiedyś właśnie medytując ten tekst, odkryłem, że tym moim kamieniem to proroce przeciwko Goliatowi jest modlitwa. I to mi dało właśnie ta medytacja Słowa Bożego. I potem zaczynam z Panem Bogiem rozmawiać na temat tego słowa, to znaczy prosić, ale też mogę się z czymś nie zgodzić, tak? Jakub, troszkę z Panem Bogiem powalczyć. Pan Bóg lubi, jak my z Nim walczymy. Mogę się nie zgodzić, mogę mieć pretensje. Jak słuchamy psalmów, czy modlimy się psalmami, to one same nam podpowiadają, jak się kłócić z Panem Bogiem. Pan Bóg kocha takie szczere rozmowy. Ksiądz biskup ostatnio nas przeprowadza przez różne ciekawostki, jak tutaj siedzimy w czasie kwarantanny. Ostatnio ksiądz biskup nam tłumaczył, kto to jest boomer. To jest przedstawiciel pokolenia, które rodziło się tam w latach 60., a ja już jestem przedstawicielem, mówię o sobie, milenialsów, bo urodziłem się później. No i ksiądz Marek mówi lekcję divina, a myślę, że większość mi równych wiekiem powie o namiocie spotkania. Bo przecież wielu z nas, dzisiaj 30-kilkulatków, przeszliśmy przez oazę. I tam tym takim narzędziem do modlitwy był namiot spotkania. To było te konkretne 10 punktów, czy tam troszkę mniej, które warto zrealizować, zanim się sięgnie do Pisma Świętego. Modlitwa do ducha, przygotowanie, odpowiednia tam postawa ciała, żeby nie zasnąć przy tym czytaniu. Potem wybrać sobie fragment, poprosić, Panie Boże, mów do mnie tym fragmentem. Potem dopiero jest czytanie fragmentu. No i właśnie ja pamiętam, że po przeczytaniu ta jakaś taka refleksja i zapisać, co odkryłem w tym fragmencie. Nie tylko przeczytać, ale zrobić coś z tym tekstem. No i potem dziękczynienie i próba wcielania w życie tego, co było ciekawe i jakoś mi pomogło. Ale właśnie ja widzę, że to może się inaczej nazywa i
nieco inaczej jest przeżywany, ale właściwie wszystko, zawsze się sprowadza do tego samego. Zawsze się sprowadza do tego samego, czyli do Jezusa. On jest Słowem Boga. A to prawda. I na tym zakończymy. Tydzień biblijny, lukamy do Pisma. I od tego zaczynamy. Miejmy nadzieję, że Pismo Święte z nami zostanie już, nie chciałam powiedzieć na dłużej, ale na zawsze. Zawsze. Tak jest. Super. Nam jest łatwiej. Ksiądz Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej, ksiądz Piotr Góra, sekretarz biskupa bielsko-żywieckiego, inicjator akcji Luknij do Pisma, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Radio Plus. Ludzkim głosem.